Szanowni Państwo, a naszą konwencję zaszczycili swoją obecnością szef Prawa i Sprawiedliwości w regionie świętokrzyskim, prezes, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Lipiec. Sekretarz wojewódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości pan Andrzej Pruś. Szanowni Państwo, jest wśród nas legenda włoskiej Solidarności. Witamy bardzo serdecznie pana Kazimierza Korubę. Ze swej strony pragnę powitać wszystkich samorządowców, kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości, wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkich serdecznie witam Państwa. Moi drodzy, przed nami gorący czas. Czas oczywiście wyborów samorządowych. My w tych wyborach, Szanowni Państwo, zawiązaliśmy bardzo szeroką koalicję. Jesteśmy wszyscy razem, ponieważ cel jest jeden. Szanowni Państwo, czas na zmiany w województwie świętokrzyskim. Słuchamy Polaków, chcemy, Szanowni Państwo, zmieniać Polskę. Dość tych rządów w naszym województwie świętokrzyskim. Dość rządów PSL-u i Platformy Obywatelskiej. To wszystko, Szanowni Państwo, może się zmienić. Wszystko zależy od nas, od naszej ciężkiej pracy, od tego, żeby przekonać waszych bliskich, sąsiadów, przyjaciół, wszystkich Polaków, że tak wcale nie musi być. Tak jak widzicie tutaj, dookoła, jak wygląda Polska, jak wyglądają perspektywy młodych ludzi, jak wygląda stan rolnictwa. Szanowni Państwo, tych tematów jest mnóstwo, wiele. O tych tematach będziemy mówić tu dziś, ale i nie tylko dziś w Busku. Staramy się, Szanowni Państwo, mówić na terenie całego województwa, informować, bo, Szanowni Państwo, nie wiem, czy pamiętacie Państwo słynną piosenkę PSL-u. Uwierz, że ten kraj to raj. Tak brzmiały słowa tej piosenki. A czy ten kraj to raj, Szanowni Państwo? Dla niektórych. Dla niektórych. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i niebywałą przyjemność poprosić o zabranie głosu pana prezesa Krzysztofa Lipca. Serdecznie zapraszam, panie prezesie. Drodzy Państwo, a do tego boju o województwo świętokrzyskie zagrzewał Państwa lider listy do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomiej Dorywalski. Burmistrz Włoszczowy, jestem przekonany, że z takim liderem możemy. Możemy nie tylko marzyć, ale wręcz jasno i wyraźnie zaryzykować stwierdzenie i zadeklarować, że w województwie świętokrzyskim nastał rzeczywiście czas na zmiany. Panie i panowie, tak, czas na zmiany. Przed chwileczką odśpiewaliśmy. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my, ludzie Prawa i Sprawiedliwości, żyjemy. I jestem przekonany, że tym dzisiejszym uroczystym spotkaniem, podczas którego rozpoczynamy kampanię do wyborów samorządowych, aczkolwiek wiem, że ludzie z Prawa i Sprawiedliwości zaczęli czynić to już wcześniej, ale dzisiaj, tu z tego miejsca, jasno i wyraźnie chcemy dać sygnał mieszkańcom powiatu buskiego, że nastał czas na zmiany. Czas na zmiany nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w województwie świętokrzyskim i tutaj, w powiecie buskim. To nie jest nasze chciejstwo. Czas na zmiany to życzenie wielu Polaków, bo my, ludzie Prawa i Sprawiedliwości,
Jeździmy po Polsce, jeździmy po województwie świętokrzyskim, wsłuchamy Polaków i to od nich wiemy, że ludzie mają dosyć tych rządów, dosyć rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które rządzi w naszym województwie świętokrzyskim. Jak rządzi, każdy z nas to widzi. W kilku zdaniach przypomnę, podsumowując te rządy u schyłku tej kadencji samorządu terytorialnego. Wszędzie, gdzie tylko istnieje jakakolwiek możliwość zbadania sytuacji w naszym województwie, we wszystkich bez mała rankingach dołujemy. Tu u nas najszybciej rośnie bezrobocie, ludzie najmniej zarabiają. To województwo, nasze województwo świętokrzyskie, najszybciej się wyludnia. To tu ci, którzy dysponują groszem, inwestorzy, omijają nasze województwo szerokim łukiem. I stąd przyczyny wszelkich niepowodzeń. Tak dalej być nie może. Prawo i Sprawiedliwość nie tylko krytykuje te rządy, ale Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z bardzo konkretną ofertą. W naszym województwie 2 lata temu w miejscu dla nas ważnym, u stóp Świętego Krzyża, ogłosiliśmy alternatywę dla świętokrzyskiego, a więc dobry przepis, dobry program, dobry pomysł na to województwo. Dobry przepis na politykę regionalną, której dzisiaj u nas w województwie brakuje. Mimo tego, że przyszły tutaj duże pieniądze, to jest pytanie, czy dobrze nimi zainwestowano? Jak inwestowano, to tu szczególnie w powiecie buskim dobrze wiecie, komu chciano wybudować pralnie, komu wybudowano domy weselne, co dzisiaj w tych domach weselnych się dzieje. My mamy inny na to pomysł. Chcemy zadbać o wszystkich mieszkańców ziemi świętokrzyskiej, o tych, myślimy, którym się powiodło, ale przede wszystkim o tych, którym się nie powiodło, którzy nie potrafią, nie umieją się odnaleźć po 26 latach przemian ustrojowych w tej nowej rzeczywistości. I ci ludzie są też dla nas bardzo ważni, bo my wyznajemy dobrą zasadę, która się sprawdziła w cywilizowanym świecie, zasadę solidaryzmu społecznego. I to jest podstawa naszej polityki, a politykę rozumiemy jako roztropną troskę o dobro wspólne. Tak Prawo i Sprawiedliwość rozumie politykę i z tym przesłaniem wychodzi do ludzi. Nie idziemy z kiełbasą wyborczą, która stanowi zakąskę bardzo często na takich wiecach przedwyborczych, których dzisiaj tu w powiecie buskim w różnych remizach strażackich jest na pewno wiele. Ja was zapewniam, stąd wyjdziecie trzeźwi, ale ubogaceni myślą o naszej ojczyźnie i o tej małej ojczyźnie, bo ona dla nas jest naprawdę ważna. Jestem przekonany, że ta drużyna, którą za chwileczkę lider tej listy do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Bartłomiej Dorywalski przedstawi, to ludzie sprawdzeni, ludzie różnych profesji, ludzie, którzy potrafili już odnaleźć sukces tej trudnej rzeczywistości, to ludzie, którzy z całą pewnością będą umieli zadbać o interes publiczny, nie tak jak dzisiaj rządzący z partii swoich ludzi, którzy dbają o interesy swoich tylko najbliższych. Drodzy Państwo, tu w Busku warto powiedzieć o rzeczach, które dzisiaj odchodzą już w polityce w daleką, bez mała przeszłość. To dotyczy rządzących. Przede wszystkim tych ludzi z Platformy Obywatelskiej. I tu w Busku chcę o tym powiedzieć, bo dzisiaj liderzy Platformy Obywatelskiej w naszym województwie już daleko są od tych wartości, które legły u podstaw wielkiej rewolucji Solidarności i legły u podstaw również odsunięcia od władzy tych, którzy byli powiązani ze starymi układami z czasów PRL-u. Tak jak pamiętacie, o Świętokrzyskim mówiono, że jest czerwone. Nastał taki moment, kiedy w Kielcach porozumiało się dwóch liderów.
partii wywodzących się z obozu solidarnościowego. Niestety dzisiaj tych ludzi pośród nas już nie ma. Mam na myśli postać świętej pamięci Konstantego Miodowicza z Buzkiem związanego i świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, wicepremiera polskiego rządu. To oni w 2002 roku umieli się porozumieć i stworzyli dobrą alternatywę dla postkomunistycznego układu. Dzisiaj Świętokrzyskie zmieniło swoje barwy. Nie jest czerwone, ale dzisiaj w jednej z tych partii, która kiedyś jeszcze potrafiła nawiązywać do tych starych, dobrych, konserwatywnych wartości, o tym oni już dzisiaj zapomnieli. Dzisiaj nie ma pośród tych ludzi odważnych, którzy wtedy, kiedy trzeba podejmować trudne decyzje, umieliby chociaż w polskim Sejmie podnieść rękę, wstrzymując się za tym, aby zastopować to zło pewnej ideologii, która do nas, do Polski wkracza coraz to większymi krokami. I jestem przekonany, że dzisiaj ten czas na zmiany jest dlatego również ważny, abyśmy umieli stawić czoła temu złu, które do nas idzie. I jestem przekonany, że dzisiaj ludzie zjednoczeni na liście Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, ale z Solidarnej Polski, z Polski Razem, z Prawicy Rzeczypospolitej, ludzie Solidarności oraz ci, którzy do Prawa i Sprawiedliwości nie należą, stanowią tą dobrą ekipę, która jest w stanie zagwarantować to, że władza publiczna, która będzie pochodzić z wyborów, stawi czoła tym wszystkim wyzwaniom, z którymi my dzisiaj musimy się zmierzyć. I jestem przekonany, że tu w powiecie buskim znajdziecie na tyle siły, odwagi, aby pójść do wyborów, namówić ludzi do tego, aby postawili na listę Prawa i Sprawiedliwości, bo w Polsce i w województwie świętokrzyskim nastał czas na zmiany. Mamy dobrą listę, dobry program, dobrych ludzi, którzy ten program są w stanie zrealizować. Dlatego bądźmy razem, razem zmieniajmy Polskę.